Cześć wszystkim, z tej strony Adrian z ATV Kototłock. Słuchajcie, mamy to, przyjechał GOES, GOES do Polski. Mianowicie, słuchajcie, co to jest GOES, bo mało osób może wie, a niektórzy wiedzą, generalnie użytkownicy wiedzą, że to jest CF Moto. I teraz uwaga, CF Moto przejęło markę GOES, bo GOES generalnie to była taka firma z Francji, która zamawiała kłady w CF Moto, po prostu produkowali. Dużo rzeczy tak naprawdę były te same, co w innych kładach CF Moto, tylko trochę zmieniony front, grille i tak dalej. Uwaga, od tego roku CF Moto przejął tą markę GOES i będzie traktowana to taka jako submarka, czyli generalnie coś w podobie jak Volkswagen i Skoda i nie wiem, Renault, Dacia. To znaczy, że uwaga, rozwiązanie, które będą w tym GOESie jest na przykład, to są rozwiązania stare 520. I chyba widzicie od razu na pierwszy rzut oka, że to jest po prostu 520, tylko trochę taka poliftowa. No fajnie, przede wszystkim przedłużyli jej życie. Zobaczcie, 2015 rok, mamy 24 i wersji GOES, więc generalnie kolejne kilka lat będzie 520 nadal produkowana. Te same zawieszenie, te same dyfry, wszystko jest to samo, nawet plastiki główne, zobaczcie, to jest to samo. To jest to samo, próg jest ten sam. Boczek delikatnie ma... Boczek nie ma takiego przetłoczenia jednego. Zaraz Wam pokażę na przykładzie starej 520. Kierownica, licznik, logo jedynie co zmienione, to wszystko jest to samo, co stara. Lusterka są tylko trochę inne. Bagażnik, uchwyty, fotel jest poprawiony moim zdaniem względem starej 520, bo stara 520 miała wyprostowane. Jest inna struktura też skóry. Progi te same, zobaczcie, klapki od oleju. Generalnie silnik, wszystko jest to samo, więc pokazuję Wam zaraz, jak silnik wygląda. Zobaczcie, CF Moto, puszka 520, silnik 520. To wszystko jest stara 520, po prostu. Troszkę przód zmieniony. Zaraz Wam pokażę, jaki przód w ogóle wymyślili. Coś fajnego. Obudowa jest zmieniona. Trochę paska, wiadomo, trochę nowocześności, takich dali, trochę takich linii. Felgi, zobaczcie, są takie same, tylko w kolorze czarnym. Dekielki są oczywiście GOES. Schowek, zobaczcie, to jest to samo, co starym. Jest jedynie co zmieniona ta zewnętrzna obudowa tego schowka. Ale to jest wszystko w środku to same. Czyli zmienili tylko ten plastik tu na uchwytach i już inaczej wygląda. Oraz te listewki są troszeczkę inne niż w starej 520. Zobaczcie na wahacze, na ramę. Generalnie, moim zdaniem, to teraz jest malowane w proszkowo te wahacze, bo widzę, że taka struktura jest. Chyba, że to taki pumat zastosowali, ale generalnie wcześniej były takie w połysku te elementy wahaczowe. Więc teraz widzę, że taki jest pumat, jeśli chodzi o to. Dyfer, wszystko to samo co 520. No i taka mała rzecz, powiem Wam szczerze, bo patrzcie, 520 było coś takiego, że można było użyć trzecią lampę stopu. Niestety nie ma tutaj tej kostki do tej lampy, więc widocznie tu lampa nie będzie nigdy występowała, ale powiem Wam patent. Schowek założyć z 520 z tą lampą i tylko kable z tej pozycji pociągnąć pod to i będziecie mieli trzecią lampę stopu. No bo tak jak mówiłem, to jest wszystko to samo co 520. No i teraz jeśli chodzi jeszcze kolejne zmiany, to opony. Opony mają takie jak najnowsze modele CF Moto. Zaraz Wam pokażę. Te same modele, te same opony. Już zrezygnowali z firmy Abus. Zobaczcie, to jest Abus, taki był na pierwszy montaż starej 520. O, tu klientowi teraz zamontowaliśmy, bo takie abuzy mu się zużyły, więc takie same ma teraz jak klient w najnowszej GOESie. Lampy są, wydaje mi się, że są takie same, tylko jest kąt zmieniony trochę wyżej i mają oczywiście inne tutaj LEDy. Jest na żarówie. Generalnie kiedyś 520 z pierwszego roku produkcji 2015-16 rok była też na żarówie również. Więc tu jest żarówa. No i tak jak Wam mówiłem, niektórych rzeczy nowocześniejszych nie będzie, bo CF Moto jest od tego, żeby był taki design, projekt wzornictwa i nowoczesności, więc GOESa musicie traktować trochę taką wersję sprawdzoną, starą, sprawdzoną konstrukcyjnie. To nie znaczy, że gorszą, bo chyba wiecie, że 520 stara, król sprzedaży na świecie generalnie, no mnóstwo użytkowników w Polsce, no i wiecie, no... Ostre katy dostają i nic się z tym nie dzieje. No i teraz sprawdzajcie to, co zmienili. Przede wszystkim jest inna ta maska, bo tam był taki dziubek, prawda, widać, więc ją trochę skrócili. Jest inny grill i nie jest już taki grill scalony jak tam, że tutaj nic nie mogliście zrobić, zobaczcie.
to było wszystko całe. To nie jest w ogóle niedemontowalne, więc to jest całe. Zrezygnowali już z tych rurek, ale to widać w nowym designie CF Motor, że generalnie już idą w tym kierunku, że nie będzie takich rurek zewnętrznych. No i teraz patrzcie, o co nam chodzi. Patrzcie na ten grill. Od dłuższego czasu, generalnie w nowej 520 CF Moto, 850 625, no i w GOS-ie macie możliwość mycia chłodnicy. Zobaczcie, jaki dostęp. Wszystko jest na gumkach takich mocujących, tu trzeba tylko spinki wypiąć i macie to. Maskę też musicie niestety uważać, żeby nie połamać uchwytów. To akurat nie zmienili, więc zobaczcie teraz jak maskę. O, położymy na bok ten plastik sobie, żeby nie przeszkadzało. Musicie zacząć od tej strony najpierw i następnie wypychać w stronę licznika, więc od razu filmik Wam się przyda. Uchwyty są te same co w starej 520, tylko tu zmienili, już nie jest na takim czopku, tylko do góry, więc musicie najpierw od góry zacząć i przesuwać. No i teraz zaraz zobaczcie pod maską, wszystko jest to samo, zaraz maskę otworzymy w innym, żebyście też zobaczyli. Przekaźnik kierunkowskazu, bezpieczniki, pipek, ten co piszczy. No i jest w tym nadal w słabym miejscu przekaźnik od wyciągarki, który trzeba byłoby tu podciąć, jakby ktoś chciał mieć fajny dostęp. No i wlot nadal paska jest też blisko, więc też polecam tu podciąć. Znajdziecie filmik u nas na internecie, jak podcinamy ten wlot, żeby troszkę, parę stopni Celsjusza mniej był ten pasek chłodzony. Płyn do zbiorniczka wyrównawczego, płyn hamulcowy. No i przekaźniki, które widać, że słuchajcie, zmienili już, na pewno są teraz szare, inne, pewnie inny dostawca jest tych przekaźników. Kiedy, tutaj mamy akurat dwie czarne, stare zostawione, a tu macie już te nowe przekaźniczki, ale to w nowych CF Moto też już te od dawna stosują, więc no to taka pierdoła, więc tak to wygląda. Wydaje mi się też również, że jest inny odcień tych bagażników koloru po prostu, tak jak mówiłem, zmienili trochę. No pewnie już na poziomie lakierni, która im to robi, troszkę inny odcień, moim zdaniem fajniejszy, bo był wcześniej takie w szarość taką wpadało. Zobaczcie, jak to się fajnie montuje grill, pyk i możecie myć chłodnicę, więc to przemyśleli. Zobaczcie, wszystko nad kola te same są. Przeprojektowany jest na pewno ten pas przedni, więc na pewno będzie inny ten pas przedni, również który trzyma chłodnicę. Nie wiem jeszcze jak tutaj jest pod lampami, to dowiemy się na jakimś przeglądzie, czy nie ma tutaj mocowania, bo być może bampery będą pasowały z CF Moto 520, tylko trzeba tu wwiercić dziurę, bo często bampery mocuje się zamiast fabrycznych, prawda, więc zobaczymy, to jeszcze jest kwestia czasu. Zobaczcie, że jest wszystko to samo co 520, tylko troszkę w innym opakowaniu. Więc jeszcze raz będę to powtarzał cały czas, jeśli ktoś szuka starej 520, czy są nadal w sprzedaży, to są. Teraz pod marką GOES po prostu, ze starą konstrukcją, którą szukacie pewnie takich starych, więc generalnie to jest dostępne od ręki. Będzie 450 i będzie 500, no 400 i 500, tak, bo CF Moto miało 450 i 520, a tutaj tak już będzie równo, że 400 i 500. I standardowo klapka, tak samo się otwiera, 191 euro znaczenie. Ten sam silnik, także zobaczcie, CF Moto, zresztą widać. Teraz wysuńmy może tą czerwoną pięcowyskę. Akurat klienta kładzie, dzisiaj musimy zadzwonić, że jest gotowy po przeglądzie, a przy okazji możemy Wam pokazać, że wszystko jest to samo. Proszę, zobaczcie na próg, żeby nie było, zobaczcie na plastiki. Co prawda tam jest czerwony, tu czarny, tak, ale o tam też jest czarny, więc zobaczcie, patrzcie na uchwyty rączek. Siedzenie moim zdaniem lepiej zrobili, bo dzięki temu tutaj też nie wpada tyłkiem osoba, więc trochę wcześniej sobie opiera się o to, więc moim zdaniem ten fotel poprawili, no troszkę musieli go udoskonalić też, nie? Zobaczcie, handbary te same, lusterka, niestety są takie, powiem Wam szczerze, jak kiedyś 500-ki miały stare, lusterka to nie problem wymienić, to także wiecie. Zobaczcie, obudowę liczników, zobaczcie na kratownicę. Lampy to mówię, moim zdaniem są takie same, tylko kąt trochę się zmienił. Albo nawet może być ten sam generalnie, tak jak teraz się przeglądam. Tylko to jest na żarówie, to jest na ledzie. Zrezygnowali z tej rury. Być może tu jest mocowanie po tą rurę. Dowiemy się na przeglądzie, jak będziemy rozkręcali, to Wam powiem. Kratka tu nie była demontowalna, to jest stały, to jest jeden element. Tu jest demontowalna, więc możecie myć chłodnicę. Tu akurat osłonę sobie klient dołożył, to nie patrzcie.
Lina stalowa też jest i też jest lina stalowa. Producent wyciągarki jest ten sam, ten sam. Także macie, macie nadal 520 przedłużone życie w niej. Także jeśli szukacie, to piszcie do nas, dzwońcie. GoS będzie teraz w ofercie normalnie u dealerów CF Moto, bo to będzie teraz taka marka, która będzie razem z CF Moto obok po prostu. Także jedna wielka rodzina. Tu macie dla porównania najnowszy model 520. I tak jak mówiłem, CF Moto będzie dążyło do nowoczesności. To będzie taka marka premium po prostu, a GoS taka mniej. I powiem wam, że jak ktoś będzie szukał, czyli rozwiązania, wygięte wahacze, design, zobaczcie jak wygląda ta 520, no to wybierze CF-kę generalnie, tak? No po to się tą CF-kę wybiera, żeby było wszystko nowocześniejsze i no tak, tak to będzie wyglądało, no. Zobaczcie, tu listwa LED-owa jest, tak, w najnowszym modelu. Inne wahacze, więc generalnie silniki to fajne jest, że ten nowy modelu jest ten sam co starym, ale jak będziecie szukali właśnie starej takiej 520, to możecie właśnie wybrać GoS-ika. Zobaczcie, dzięki nam, że mamy serwis tyle lat, a czasami jakieś graty trzymam za przeproszeniem. To jest stara lampa z 520, słuchajcie, która była właśnie w 2015-16 roku, też na początku, jak CF Moto było w Polsce. I zobaczcie, LED generalnie troszkę przeprojektowana jest. To jest już na LEDach, to nie jest na żarówie, tylko jest mijania lampa, jak widać, żarówka. Więc generalnie zobaczcie, że troszkę ją przeprojektowali. Jeszcze krótkie ujęcie względem tego, co będzie teraz aktualnie sprzedawane, bo wiadomo, o CF Moto 520 zapomnijcie, już jej nie będzie. Koniec jest jej, jest najnowszy model 520. Tu macie GoS-a, czyli rozwiązania ze starej 520 w troszkę nowszym opakowaniu i troszeczki zmianami, tak jak wam tłumaczyłem na tym filmie. 520 najnowsza, 32 tysiące, 31 900, 31 500, różnie się waha generalnie, mówimy na dzień dzisiejszy, marzec 2024. Tu macie GoS-a, który, uwaga, to jest wersja 500, ten sam silnik, generalnie te same silniki, starsze rozwiązania, 27 900, 28, 32, 28, macie 4000 różnicy, jeśli chodzi o CF Moto i GoS-a. Więc sami się zastanówcie, czy chcecie sobie kupić takiego kłada ze starą konstrukcją, czyli niestety, to trzeba powiedzieć, jest ten skręt słaby, prawda? Zaraz pokażemy wam, jak wygląda w nowym skręt, że jest w ogóle inny, lepiej to przede wszystkim rozwiązane. Więc generalnie, zobaczcie, jest inny w ogóle kąt, więcej się skręca w nowej 520. Wahacze są wygięte, czyli wyższy jest przede wszystkim, prawda, ten kład. No tu plastiki trochę oszukują, więc musicie bardziej z tyłu patrzeć. Teraz wam pokażę. O, tu najbardziej widać, że jest wysokość po prostu, duża różnica wysokości. Nowocześniejszy design, czyli możecie ten pasek sobie a la Porsche zamontować, wiadomo, jak nawet w dzisiejszych autach. Więc macie wybór w każdym bądź razie, więc GoS-a będziecie mogli kupić u dealerów CF Moto, między innymi u nas, także taka krótka prezentacja. Chyba to jest pierwsza w ogóle prezentacja w Polsce i nie wiem, czy nie w Europie, bo takie detale to wiadomo, to u nas możecie się dowiedzieć, bo generalnie no zajmujemy się tą marką tyle lat, więc mogę wam przykłady mówić, nie wiem, części niektórych, które są rozwiązane w tych pojazdach, że są te same. I tyle. No i struktura tych foteli też jest inna. Zobaczcie, taka sama jak w nowej 520. I widać, że ten sam producent pewnie robi dla nich. A w starej była taka ślizga, więc generalnie jak ktoś plakiem wysmarował, to zjeżdżał niesamowicie z tych foteli. Także nie bójcie się tego kłada. Części są, bo to jest to samo, co stara 520. Będę powtarzał to chyba z 20 razy na tym filmie. Jedynie co przód będzie trochę zmieniony, no ale ten przód to będzie dostępny, wiadomo, no to są raptem może z 5-6 rzeczy innych względem starej 520, więc zobaczcie, lewarek to samo, wszystko jest to samo, więc kto szuka starej 520, to już niech nie szuka po salonach generalnie tego modelu, bo może jeszcze gdzieś znajdzie, ale będzie cena taka sama jak za GoS-a, bo taka prawda będzie, taka sama cena jest za GoS-a, może jeszcze gdzieś na salonie u kogoś stoję, ale wątpię, bo ja od 3 miesięcy nie mam już 520 starego modelu. A ma możliwość naprawdę fajne rzeczy tutaj, że może tu umyć tą chłodnicę, dostęp jest.
pozmieniane dużo rzeczy, które chcę w motorze rozwiązało w nowych modelach, czyli te przekaźniki, takie pierdoły za przeproszeniem. Więc opony już tego nowego producenta, co są w nowych modelach. Więc tak to wygląda. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, hej.